Witam serdecznie. Znajdujemy się przy ulicy Mariana Rapackiego we Wrocławiu, dawnej Kaiser Friedrichstrasse, a dokładnie przy budynku, w którym 6 maja 1945 roku został podpisany akt kapitulacji Festung Breslau, tak zwanej twierdzy Wrocław. Już w listopadzie 1944 roku Naczelne Dowództwo Armii Czerwonej opracowało nowy plan ofensywy, która po rozbiciu wojsk niemieckich miała zająć tereny całego Śląska, ale przede wszystkim zająć także Berlin. Reakcją niemieckiego dowództwa było rozpoczęcie tworzenia sieci fortyfikacji w ramach projektu Oderstellung, gdzie kluczowymi miejscami na mapie Śląska miały być miasta twierdze – Opole, Wrocław i Głogów. Siły niemieckie były znacznie mniejsze niż oddziały radzieckie, to też z tego powodu rozpoczęto mobilizację młodocianych oraz starszych osób do tzw. Volkssturmu, czyli formacji o charakterze pospolitego ruszenia. Mimo podjętego wysiłku mobilizacyjnego oraz wznoszeniu fortyfikacji, Niemcom nie udaje się odeprzeć radzieckiej ofensywy. Głogów i Opole zostają zdobyte do kwietnia 1945 roku. Jedynie twierdza Wrocław będzie bronić się i to dłużej niż Berlin. 6 maja 1945 roku o godzinie 9:00 oddziały niemieckie zaprzestają działań wojennych we Wrocławiu. A z głośniku w okolicach ulicy, na której właśnie się znajdujemy, czyli Powstańców Śląskich, dawnej Strasse der SA, zostaje wygłoszony komunikat, w którym armia niemiecka prosi oddziały radzieckie o rozpoczęcie rozmów kapitulacyjnych. Mimo rozkazu wydanego przez Adolfa Hitlera 12 kwietnia o obronie Festung Breslau do ostatniego żołnierza, 6 maja generał twierdzy Hermann Niechow rozpoczyna rozmowy kapitulacyjne z dowódcą armii radzieckiej Władimirem Głuzdowskim. W jednym z pomieszczeń budynku, który widzicie za mną, został podpisany akt kapitulacji. Ciekawostką jest fakt, że w willi Kolonia znajdują się do tej pory oryginalne meble, które są świadkami tej historii. Zdobywca Wrocławia, czyli generał Głuzdowski, który swoją drogą był wnukiem powstańca styczniowego, gwarantował jeńcom opiekę medyczną, godne traktowanie, a także natychmiastową repatriację po zakończeniu działań wojennych. Jak się jednak okazało, żadna z tych obietnic nie została spełniona, a większość z jeńców trafiła do łagrów. Bilans strat w obleganym Wrocławiu wyniósł blisko 80 tysięcy ofiar, z czego część to byli cywile wcieleni do oddziałów Volkssturmu, a także regularne oddziały wojskowe, które stacjonowały w Festung Breslau. Dlaczego do podpisania tak ważnego aktu doszło akurat w tym miejscu? Prawdopodobnie ze względu na to, że Villa Kolonia jako jeden z nielicznych budynków przetrwała w miarę nienaruszonym stanie. Po prostu nie została doszczętnie zniszczona po radzieckich bombardowaniach miasta. Dziś mija 75. rocznica wydarzeń z 6 maja 1945 roku, a Villa Kolonia stoi dalej w tym samym miejscu, w dodatku jest wystawiona na sprzedaż za niemałą kwotę 4,5 miliona złotych. Niestety nie miałem możliwości wejścia do środka, ale w internecie można odnaleźć sporo fotografii, które pokazują wnętrze tego budynku. Prawdopodobnie znajduje się tam też stół, przy którym generał Niechow oraz generał Głuzdowski podpisywali akt kapitulacji. To na dzisiaj tyle. Tym odcinkiem chciałem przypomnieć ważną rocznicę, która związana jest bezpośrednio z Wrocławiem. No i mam nadzieję, że taka forma krótkich filmów historycznych spodoba Wam się i będziecie oglądać je regularnie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!